Thank you.
Na rodzinko. Bóg nam sprzyja. To znaczy? Od dzisiaj jajecznica, z jednego jajeczka więcej. Dziwnie się zachowujesz jakoś. Domyśl się. Proszę. Ty no, w pracy się muszę domyślać, w domu się domyślasz, czyli całe życie na domyśle. Jestem w ciąży. Pięknie. Jak to w ciąży? No dobra, co? Kajka. Chcesz mieć siostrę albo brata? Nie! Dobra, ja też nie. No nie bać się. No. Cieszysz się. No nie wiem, to się okaże, czy się cieszy, czy nie. A ja cię nie cieszę. No. Cielborka. Skąd ten bananik na ryj, co? Co? Powiem, albo nie powiem. Powiem później. Słuchaj. Gotowy? Jaki tajemniczy, kurde. Ty, stary. Ty wyglądasz jak... akwizytor, no. Wybacz, stary. No, dobra. Panowie, wchodzimy... robimy i wychodzimy. Dir, mama, dir, mama, dir, dir, mama, dir. Ty, nie pasuje mi ten wyjazd chyba na tą akcję, wiesz? No. A posiedział może w chacie z żonką? Jakiś taki jestem, nie jest zdecydowany, wiesz? Wiesz co, Tomuś? Dopasowałaś się z tą żonką, wiesz? Powiem ci szczerze. Oboje kochamy mundury, wiesz? No.
Zaraz wyjeżdżę. Mhm. Dobrze. Dobrze przekażę. Aż oczywiście. No to na razie, pa. No, cześć. Pomóż. Już. Masz uściski od syna. Tak? Ode mnie to buziaczka. Daj. Szkoda, że dzisiaj wiesz. Szkoda. Cześć. Pańskiej żony nastąpiła śmierć pnia mózgu. Z medycznego punktu widzenia ona już nie żyje. Jedyne co... Nie, panie doktorze, nie. Pan sam powiedział śmierć pnia mózgu, a nie śmierć mojej żony. Moja żona żyje, jej serce bije, ona oddycha. Proszę pana, oddycha dzięki temu, że pracuje za nią aparatura. Jej serce dzięki temu bije. Dobrze, no to niech pracuje dalej. Proszę pana, koszty nie grają roli. Proszę nie odłączać jej. Ja będę płacił za wszystko. Proszę. Nie, dziękuję. Myślę, że załatwimy to sprawnie szybko. Ręczę, że mały trafi w bardzo dobre ręce do kochającej się rodziny. Proszę pana, za chwilę mamy ślub. Czy mam panu to powtarzać w nieskończoność? Ta nieskończoność. Dobrze. Tu są dokumenty adopcyjne Huberta. Proszę podpisać. Powtarzaj za mną. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. I wierności. W imię Ojca. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, I have it. Watch your events. No, those are my neighbors. Don't worry, good neighbors. I have it with me, it's safe, it's here. Don't worry, see ya. See ya. Policja? Podejrzany Arab was interesuje? Całą noc grzebał w jakichś walizkach. Może bomba. Mustafa Pilecki? Nam swoboda. Cześć, Pimpa! Siema. Jak tam robótka idzie? Elegancko? Bombowo, ojciec, bombowo. A, bracie. Aha. Nie po to te porządne szkoły robiłeś, żebyś dzisiaj nie umiał końca z końcem zlutować. No. Szkoła na botaniczne, ja nie w Moskwie, nie? Pewnie. W Łubiance można sobie zlutować na 35. Dokładnie. Albo 40 lat. Wyszedłeś młody, wróciłeś siwy. Coś na ten temat wiem. Młody. Cześć. Ja z ciebie zrobię gwiazdę. Oscara dostaniemy. Ty będziesz gwiazdą Hollywood, bracie mój kochany. Czujesz? Jedziemy!
wybita. Na megabitach płyta, ciachu, ciach, tyta. Tym klub oddycha, cicha. Hype daj świta, witaj, uważaj co łykasz. Bo zegar tyka, o drogę nie pytaj. Ty i tak to połykasz, to wasze lekarstwo. Cały chemireaktor, X-faktor, patro. X prezy, patron, już nawet nie patrząc. Oni widzą w tym światło, ZG zaginione miasto. Idź klub na hardcore, bombardier, emisja. Na megapikslach, mod, plazma, wizja. Zrób sobie mózgu fixa, na bixa. Wciskasz X-a, pociska, wokół błyska iskra. Jedzie po piskach, pista, kamikaze. Na pełnym gazie, każdy władzę szuka wrażeń. Wśród plastikowych lalek, balet. Każda z nich szuka złotych karet i księcia. Niech portfel pęka, fura też nie może być cienka. Don Corleone czy Al Capone, dla niej to nieważne, ważne, że nie brakuje monet. Ja wychodzę po zdrono koment. Życie spalających koment dla was gwiazd. I tak dzieje się od lat, ich napędza 6 kW. Mózgu brak, świat wyłamany krat. My wysadzimy gmach, ciach i ciach. ZG stan, atakuje was ten highlife. Zegnie was, więc lepiej stań. Robimy wjazd, zielona patrz. Obudź się, drużyki was. No cześć, synu. Mam pieniądze. Nie mów do mnie, synu. Jakie pieniądze? Jak to jakie pieniądze? Serce matki słabnie. Na przeszczep. Mhm. Do kogo sprzedałeś tym razem? Dla mnie zawsze będziesz synem, nieważne ile masz lat. I zapamiętaj to, bo tak mają wszyscy rodzice. Jak wasze dziecko będzie, kochane, miało 40, a dożyjecie tych czasów, też będziesz mówił, kochane, kochane moje dzieciątko. No tak no. To jest, tak to jest. Słuchaj, bo nie spotkaliśmy się po to, żeby jakąś imprezę kręcić i tak dalej. Tu trzeba omówić pewne sytuacje, które będą związane, że tak powiem, ze stypą. Z czym? Dobrze słyszeliście. A co, ktoś ci w rodzinie umarł? Już dawno. Nie słyszałem. Chciałbym, żebyśmy ją odłączyli wreszcie od respiratora. Słuchaj, matka żyje, matka się obudzi. Znaczy żyje, bo... Nie, nie, ona się po prostu obudzi. Po prostu się obudzi. To jest śpiączka. Jesteś bankrutem. Całe szczęście, że marzenia nic nie kosztują, wiesz? Bo by się zadłużył. Ewa? Tak, za to. Proszę ci, tylko powiedz mi jedno. Ty... Ze względów etycznych. Co ty o tym myślisz? Tato. Tato dobrze wie, co ja o tym myślę. Tato dobrze wie, co nakazuje mi moja wiara, co nakazuje mi wieloletnie doświadczenie. Ale... Lekarz powiedział. Co powiedział? Nie ma szans. I ty? Ty? Osoba, która jest kapłanem... Proszę cię. Spróbuj na spokojnie przyjąć to, co powiem. Nie widzę szans na rozmowy z mamą, na to, bym mogła się z nią znowu śmiać, ale widzę szansę dla tych wielu osób, które potrzebują jej narządów. Nie wiem, dziecko, czy... Wyobraź sobie, tato, to, że ona może żyć. Ona może żyć w wielu osobach. Rozumiesz? Nie, 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 nie tego się spodziewałem po tobie, Ewo. Naprawdę nie tego. Synu, po tobie spodziewałem się tego, co właśnie powiedziałeś. Ale nie. Póki jeszcze mam możliwość zdobycia pieniędzy, póki jeszcze coś mogę zrobić, ona będzie żyła! Doniesiono mi, że... Że? Że lubię facetów? Pewnie, nie, że lubię.
Lubię, tylko nikomu o tym nie mówię. To będzie nasza wspólna tajemnica. Nie? To prawda jest z twoją żoną? Z moją żoną? Że czasami lubi pocisnąć kurwa innemu pałkę? Nie. A co? Tomasz. Że w ciąży jest? No. No jest w ciąży, tylko nie wiadomo z kim, wiesz? Jurassic kurwa Park już dawno kurwa leciał w telewizji, wiesz? Gratuluję przyjacielu. Mam nadzieję, że się nie urodzi żaden kurwa, wiesz? No. Żeby nie był tylko podobny do ciebie, resztę kurwa przeżyje i do kapsla, nie? No tego kolesia. To mają. Jedź. Wody do wozu. To oni? Tak, to oni. Sprawdziłeś ich? Są sprawdzeni. Czemu się tak poci? Grypę ma, to się poci. Dobra. Nie będziemy się tu po fiutach całować. Chcę to zobaczyć. Najpierw kapona. Młody. Dobra jest? Poczekaj, poczekaj. Dobre. Dobry dentysta. Co to masz? Co to, że się tak przyjebał? No to chuj się przypierdalasz! Policja, kurwa! Policja! 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 Na siebie! O Boże. Pojebało was? No co ty kurwa, nienormalny jesteś jeden z drugim kurwa, o co mam cho... Jak teraz to wytłumaczysz? Tak. Co? Sitting by the telephone, waiting for the answer, hoping that you feel the same. Walking, talking, nodding hands, like the way without a sense. So here I am, and waiting for you. Zanim Jacek Katos trafił do prosektorium, pracował w policji. Był tam długo przede mną. Ja trafiłem do resortu z ulicy, jak to zazwyczaj bywa. Wszyscy inni uciekali na wyspy. Wystarczyło być tylko w miarę sprawnym na ciele i umyśle. Wow. Miodzio, gitara. Katos był moim przełożonym w wydziale narkotykowym. Zaczynałem skromnie. Zamknij ryj, gdy mówi Burek, bo jestem
tym typem, co sprowadził hip-hop na zieloną górę. Przecież znasz mnie, niepoprawny jak zawsze. Więc uruchom wyobraźnię, no bo czas na akcję. Dokładnie, przejmujemy ten pakiet. To co tu zawarte to liryczna rozpusta. Rymy jak dziewczyny same, cisnam się na usta. Ja je po prostu wykorzystuję i rzucam. Teraz i tutaj, gdy jałę chcę mikrofonem. Choć membrane już spalone, tylko popatrz. Już całe miasto płonie, panowie, panie, w górę dłonie. Bo przed wami oto złoty chłopak. Rozkręcaliśmy się z akcji na akcję. Twór klipa na ciachach, bitach montuje teraz. Polska dzielnia, zetkie stan, życie to high life. Lub dla dup, jak Hollywood, odbezpieczam spust. Luz nigdy nie pucuje się do tych dół. Gdzie szmugler tabli nakręca, tu robią szmal. Omnokalny Pablo Escobar uznawia wody kart stół. Cierutkowski patrol zrobił wjazd. A ludzie wiedzą co to koka i wład. I dalej jedzą, lecą, porobieni na mas. Chuj, że wkurwiam się, kiedy idę tam. Kładę dolce na bar, biorę mocny gówno na start. Bombarduję aut w Polsce, Polska wydaje jak mam. Płynę rozpędzony nocą, weekend zetkę tam. Obudziłem się, wiem, że życie ma sens. Rap żyje chwilą w mieście słabe, nic te das. Niedługo potem, to ja byłem katosa przełożonym. Chyba miał do mnie żal. Ale kiedy umarła moja matka, to bardzo mi pomógł. Mój ojczym, dyrektor domu dziecka, w którym ja się wychowywałem, ładował cały majątek w trupa matki. No i popadł w długi, również i u mnie. A ja pompowałem kasę w ojczyma, a ten w matkę. Zaczęła sypać się cała nasza rodzina. Wiadomo, brak kasy. No i wtedy Jacek Katos przyszedł z pomocą. Dał mi kontakt do Jugoli w Berlinie, gdzie zaczęliśmy konkretnie rzeźbić. Było dobrze, ale do czasu. Naczelnik wkręcił swojego bezrobotnego syna, filmowca amatora, który na bank wypłynie. No i młody zaczął jeździć z nami. Dokumentować akcje, robić foty. Zaufałem mu. W porządku był z niego herbatnik. Kiedyś najebany, wyobraź sobie, zmontował filmik z naszych akcji i wyrzucił go do neta. No i było tam, jak Kato zwali materiał. Zajebista afera. Katos się wkurwił. Tak się zakończyła jego kariera w policji. Ja dostałem nagane. Kończysz karierę i to dzisiaj chyba. A Kamińskiego od tamtej pory ani widu, ani słychu. No a Katos trafił do pracy w kostnicy. My szykowaliśmy się do grubej akcji. To tak późno! Mieliśmy zgarnąć kurierów koki. Sześćsety mi dawać i przepakować mi to później, kurwa, na mieście do limuzyny. Jak się skończyło? Za ustawienie naszej wersji wydarzeń komandosom obiecaliśmy solidną kanapkę. Mówimy tu o eurusach, nie? Katos od jakiegoś czasu pocił tą główną lekarkę z kostnicy. Wystarczył raport z balistyki po mojej myśli. Katos? Słuchaj. Potrzebujemy twojej pomocy i to bardzo szybko. Rozumiesz? Bądź tam gdzie zawsze. Thank you.
No to macie przelewane, chłopaki. Wydział wewnętrzny. Basia, Kasia? No Basia, Kasia. Kasia. Nic się nie zgadza w waszych zeznaniach. Komandosi mówią co innego, wy mówicie co innego, w raportach jest co innego. Balistyka i tak wszystko wykaże. Kto strzelał, skąd i kiedy? Za 2 godziny zeznania w komendzie. Po co? No, żeby pogadać na temat tej strzelaniny. Ale na komendzie przez C czy przez K? Przez K. Jak no kurwa. Tak jest. Zabawiałeś dziewczyny z agencji? Nie. No zaraz wam dam agencję. Słuchajcie, a macie 100 euro albo 200 pożyczyć? Zbieraj, zbieraj, bo będzie ci potrzebne na adwokata. Tak. Halo? Tomasz? Posłuchaj, co się stało. Zostałam napadnięta. Zajebie! Pomocy! No ale nie uwierzysz, przez kogo? No jak to? No przez twoich kolegów z pracy, no. Braci. Co? Za nami spora dawka naprawdę fantastycznej muzyki, a przed nami kolejny słuchacz. Cześć, jesteś na antenie. Szczęść Boże! 3 słowa do ojca prowadzącego. Chuj was dzisiaj strzeli! Całe miasto jest zaminowane 8 potężnej mocy ładunkami. I w imieniu arabskiej Prosperity mówię wam, że wylecicie dzisiaj w powietrze za Irak, za Iran, za Pakistan, za Jugosławię. I walcie się na ryj wszyscy po kolei. Słyszeliście wszystko, prawda? A za tą waszą akcję to jeszcze was opierdolą później, teraz nie ma czasu. Słuchajcie, odstawiamy wszystkie sprawy, baby, dupy, narzeczone, kochanki, przedszkola, choroby. Wszystkich ściągamy, którzy są na urlopie, żywi, zdrowi, byle mieli 2 nogi i otwartą głowę. Po prostu koniec. Musimy tego skurwysyna złapać. To jest podstawowe zadanie i nie chcę słyszeć żadnych dyskusji. Wszystko zrozumieli? Co ty dużo mówicie w sprawie właśnie wolnego? Wolnego? Ty chyba żartujesz sobie. Jakiego wolnego? Wolnego z pracy? Chcesz teraz iść do domu sobie, na działkę? Potrzebuję wolnego, bo nie mogę sobie z tym wszystkim jakoś poradzić. A mało tego, potrzebowałbym chyba psychologa. Mało tego, że psychologa, to by mi tutaj się przydał jeszcze, kurwa, dobry psychiatra. Ty chyba cię pojebało. Kurwa, wizyta u psychiatry a la Makota, Józef Rabasie, 2 plus 3 równa się 5. Kup se wizytę u psychiatry, se kurwa zapłać i se pójdź. No nie ma wyjścia, stary. Po prostu taką masz służbę. Ty służysz, nie pracujesz. To nie jest bank, ani spółdzielnia inwalidów, ani urząd miejski. Po prostu. Ty służysz 24 na dobę. Tutaj wchodzi w rachubę naszych 2 kolegów, którzy nie żyją. No, a co to ma do rzeczy? No to, że mam glajdę w głowie i tu mi jeszcze, kurwa, dajecie jakiegoś Bin Ladena, kurwa, z palpitacją serca. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Możecie się pocałować. Brawo.
Słuchaj, mam serce dla twojej żony, jest dawca. Masz pieniądze? Pieniądze? Tak, mam. No to za pół godziny się spotykamy w hotelu do Drzewi. Pasuje? Księdza na pewno ma komórkę! Synu, zostaw go, on już jest tam. Wailah ailalah, me Muhammad arahulah. To nie Havana, ani Dolce Gabbana, to polska dzielnia dla was, dla nas styl. ZG Town, ZG Stan, Hajla Prap, Tita Das, RPZT, Remix. Poruszy dupy w pubach, styl braga jak radar. Naprowadzam cenę szesnastki na podkładach. Jest tu oddycha gangol, tu na bitach szkoła życia. Flow odpierdala show, mi w tej matu ciąg. Tak jak broń, usunie kilka twarzy stąd. Co ty odpierdalasz? No, to teraz znajdź w tym worku jeszcze kluczyki. Wystają, debil, człowiek kurwa troglodyta. Ha? Ciężki zawód uprawiasz, wiesz? Zada ci bypassy pierdolną, jak tak będziesz dalej szydełkował chujowo jak wstrzyki. Broda mi się kurwa do nosa klei. Wyluzuj się, jeszcze proszę. No tak. Pierdolę, od jutra nie palę w ogóle jak biko. Połączenia neuronowe odwolę finito. Bo joint poszerza percepcję, ale nie wtedy, kiedy jesteś jego więźniem. Chcesz więcej, palisz więcej, chuje jest lepiej. I tak się zastanawiam, po chuj tyle kręcę. Naprawdę nie wiem. Hajs płonie, od turlania bolą mnie dłonie. I nieważne ile kupisz, to i tak zaraz jest koniec. Pierdolę to, od jutra robię sobie przerwę. Co najmniej przez tydzień tego gówna nie tknę. Joint zamula, a ja chcę być aktywny, bo mam styl, mam klasę i mam urok osobisty. Panowie, zna ktoś arabski? Ja znam, ale nie będę szpanował. Kurwa, przestań, nie wygłupiaj się, cholera jasna, mamy problem. Facet w turbanie coś pierdoli, a ty się wygłupiasz. Mówię poważnie. Ciągnij dalej. Pana, byliśmy świadkami śmiertelnego wypadku. Tato, tata zapisał numer rejestracji człowieka, który uderzył w tego rowerzystę. Tatuś, jak się czujesz? No dobrze. Policja? Podejrzany Arab was interesuje?
jebało was. Chuj ci obchodzi, a zapytać możesz. Pasaporty, guana, marihuana? Guana i marihuana. Zobacz, co się dzieje. Tak. Nówka sztuka, nie śmigany. Nie, no panowie, rewelacje. Do entre. No właśnie, pokaż. Proszę bardzo. Gdzie kurwa? Ale żadnego piw-paw. No słuchaj chłopaku, pierdol hindusa, rozumiesz? Potrzebujesz psychologa? Ja ci go zaraz załatwię, właśnie idę do magazynu. Mam problem, Jurek. Musisz nam pomóc. Chodź. Dawaj. Jaki problem, kurwa, mamy? Zamknij się, Jurek. Nasz kolega. Weź, proszę cię. Mamy taki problem, że zajebałem bratków, rozumiesz? Dwóch chuj już nie żyje. Jacek, trzeba zrobić zajebistą balistykę, kurwa, bo jak pójdę grzać puchę, to by będę miał, kurwa, galaretę, no. Rozumiesz? Musisz mi pomóc, kurwa, wiem, że mnie nie lubisz, chuj, wiem, że mnie nie lubisz. Rozumiesz? Wiem o tym. Wiem, że mnie nie lubisz, bo kurwa, za co masz mnie lubić? Jak zawsze, całe życie dla ciebie bym chujem. Rozumiesz? Ale możesz mi raz, kurwa, pomóc, czy nie? W ogóle moje dziecko, kurwa, się rodzi, rozumiesz? Jacek! To więc zamknij ry i myśl normalnie, tak? Tak to porobisz, żeby to wyglądało, że to kurierzy odjebali naszych chłopaków, rozumiesz? A przysięgam ci, Jacuś, że do końca twojego zasranego żywota amfetciory ci nie zabraknie, no. I nie tylko. Tak, słucham. No nie mogłem wcześniej rozmawiać. Idę teraz do laboratorium z próbkami. Dobra, zostaw to laboratorium i dawaj tutaj z powrotem. Padniesz, jak ci powiem. Wiem, kto potrącił tego rowerzystę. No, trzymaj się. Jedynka! Hamuj mnie to! Debil! No debil! Nie dość, że wziął malucha, to jeszcze bez benzyny. Faktycznie, doskonały plan. Masz jakiś projekt? A propos samochodu, czy a propos wieczoru? Samochód już mamy, durniu. No, tylko nie możemy nigdzie pojechać. Pytam się, kurwa, o pieniądze. Nie, nie mam grajcarów. Przecież wiesz, że jestem w pusty od tygodnia. Ja mam jednego głodomora. Robimy Petro Kurczaka dzisiaj. Frajerów na zewnątrz, którzy podejdą pod fucking chickena, odbijesz ty. Hej, hej! Witamy El Coco! Happy Christmas, misterioza! Dwa kurczaczki poprosimy. Proszę bardzo. Słuchaj, stary, daj jeszcze drobne, tak? Zostaw te kurczaki, daj drobne, bo właściwie to nam się bardziej pieniądze przydadzą, to sobie kebab kupimy, wiesz? Nie mam nic. Co Lego?
No ty Piotra, za co mi tu dał? Cały czas na chęć. No dobra, na pewno będziemy mieli, tak? Zatankujemy autko, idziemy. Tyle ma pieniędzy? Tak. Ja zrobię faceta na miękko, żeby się poglajdował po gaciach. Pakuj jeszcze kurczaka, pakuj jeszcze kurwa kurczaka! Pach, pach, coś spod pachy, coś kurwa niby z bani, jakieś kopyto sztuczne kurwa na kapiszony. Co o tym myślisz? Legącego, wtytkę kurwa mi pakuj! Dawaj, 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 dawaj! Twoje pomysły zawsze są doskonale. Po szczabiu zawsze kurwa dobrze latałem. Znasz, bo jeszcze mamy 7 takich dżentelmenów do obwalenia. Siemka. Dobra hakula. Smakuje dobrze, bo to kurczak jest zdziesiony. Ale El Coco wykończył. Ale osrał się dopiero mnie. No u El Coco ładnie ci poszło, ale powiedz co tutaj zrobimy z tymi dwoma palantami. Też będziesz wymachiwał plastikiem? Nie, gruba z nich sprężynkuje, wiesz? Pamiętaj. Gruby to powiedział, że najważniejsze są kamienie. Panowie, najważniejsze są kamienie. 8 sierpnia przywożą diamenty do tipserni. Chyba do jubilera. Nie, do tipserni. Tam jakaś księżniczka ziemi lubuskiej sobie zatapia diamenty w żelu czy w akrylu. Nie wiem, nie znam się na tym. Jakoś tak. Ile mamy udziału w tym? W procentach macie tyle co zawsze. Biedy nie ma. Także... Nie zawsze robimy dobre strzały, więc skąd pierdolić, żeś taki przystojny. Interesuje mnie konkretny grajcar. Jaka jest pajda do podjęcia? Słuchaj, kapsel jeszcze nigdy źle nie zapłacił, tak? Skupmy się na szczegółach. Powiedz mi, ktoś tego pilnuje, tak? Nie ma paniki. Wszystko biorę na siebie. Pały będą mieć zajęcie. Będziecie mieli całkiem przyzwoite, czyste pole do roboty. Także, panowie, bać się trzeba, a robotę zrobić trzeba na czas. Pieniądz będzie niemały i wy będziecie zadowoleni i my będziemy zadowoleni. Niemały znaczy się ile? Mnie interesuje konkretos. Wifil najstarszejszy, wifil! Chłopcze, kupisz sobie tą barkę, kurwa, tą rzekę se kupisz i to niebo jeszcze ci zostanie dla twoich dzieci. Na pewno. Cia, 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 da, da, da. Nie, dziękuję. Jak skończyłem 14 lat, to przestałem palić. Katos? No stał się cud.
No cześć, tu twój kapitan mówi. A widzisz, chłopie? Cuda się czasem zdarzają, trzeba mieć wiarę. Dobra, żarty na bok. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Jest pan zwolniony, polecamy się na przyszłość, ja również. Skarpety. Ale momencik, momencik. Pozwól pan tutaj jeszcze. Zna pan arabski? No wiele dialektów oczywiście. Super, no to co mówi ten gościu? Jezus jest naszym prorokiem. To wiemy. My również go kochamy, to mówi ten człowiek. Nie, ten człowiek nie mówi nic, to jest jakiś głupi żart, to jest po prostu... Mówiłem? Mówiłem, że to są jakieś jaja? Że to nie jest żaden atak bombowy, ani cokolwiek? Atak bombowy? A co ty, kurwa? Co, spokojnie. Telewizora nie masz? Nie, nie, chwileczkę, to jest... Siadaj. Spuści się teraz. Chwileczkę, jechaliśmy właśnie z ojcem do najlepszego polskiego jestemica, dlatego że chcieliśmy skonsultować nasz wspólny sen. Wspólny sen? Tak, my z tatą. Śpicie razem? Dobra. My z ojcem mamy taki dar. Jaki dar, człowieku? Panowie, po prostu obstawcie Westerplatte. W 39 było obstawione i co? Rowerzyście, tak słucham, tak. Dzień dobry. Tak? O Jezus Maria, o Boże! Trzymaj ten cholerny telefon! Ale co? Panie doktorze, trzeba matkę odpiąć spod respiratora. Wie pan, z tego co ja wiem, to nie jest pan rodzonym synem tej pani. I taką decyzję może podjąć tylko i wyłącznie pana ojciec. Posłuchaj mnie, człowieku. Co ty, kurwa, robisz w IPN-ie? Piszesz historię o mnie i o mojej rodzinie? Ciebie chuj to obchodzi, kim ja jestem. Dwóch już nie ma. Możesz być trzeci. Nie pobudzaj mnie, bo się nie opyla. Rozumiesz? Zrób to tak, żebyśmy byli obaj zadowoleni. Ja to sobie kupię motorówkę. Ostre, ale dobre. Będę pływał motorówką. Łowił ryby. Oglądał przyrodę. A ja tak. Rancho. Mała Julka. Mały Bartoszek.
piękna żona i pierdolę psa w łańcuch. Co jest? Zabudku! Zabudku, ludzie! Ludzie! Tak, Krzysztof. Dziękuję. Wszystko z oddziałów turmowych, wszystko z oddziałów turmowych. Atak bombowy na Westerplatte. Szybko, na miejsce. 4-1-3, udajemy się. Dobra, młody, szyjemy to. Już schowałem. Dawaj mi. Trzymaj kamyki, a to dla biednych dzieci. Słyszysz ten bałaganik w mieście? Słyszę to ja. Diamenty w sakiewce. Ha, to będzie dla nas dobry dzień. Zgarniemy dzisiaj ślema. Z rekontrą. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy w hotelu Deja Vu. Proszę.
ktoś o mnie pytał, to proszę podać numer pokoju. Oczywiście. Dziękuję. Tak, synu? Przepraszam. Nie ma za co. To nieważne. Słuchaj, jestem w hotelu Déjà Vu. W sprawie matki. Nie ma jej. Mówiłem ci 100 razy, że dla mnie ona żyje. Ile razy mam ci to tłumaczyć? Ona żyje i będzie żyć. Odłączyłem ją. Jak to odłączyłeś? Jak to odłączyłeś? Halo? Halo? No? No gdzie cię wcięło? Słuchaj, te bomby to żaden atak terrorystyczny. To jakaś ściema jak na Sylwestra, rozumiesz? Petardy, wybuchy, nic poza tym. Dużo huku, nic poza tym. Mało tego. To robota jakiś grubaty, właśnie pracujemy na tym, nie? Oscara dostaniemy! Ty będziesz gwiazdą Hollywood, bracie mój kochany. Czujesz? Dawaj po arabsku! Kurwa, nie znam arabskiego. A Al Jazeera for European People to co? Nie miałeś oglądać i się uczyć? Frajerze denty? Kamera, akcja! Kasachta szermo to balla hebdy na airi! Walla boom! Panowie, zna ktoś arabski? Oskar, o którym synu marzyłeś. Proszę bardzo. Wzruszyłem się. Agityn, cześć. Mazel tov. Mamo, pozdrawiam cię. Mamo. No, a w ogóle gdzie jesteś? Jadę do hotelu Déjà Vu, bo coś z tym moim ojczymem jest, kurwa, nie w ten czas. Policja, interesuje mnie ten pan. Tak, meldował się u nas. Gdzie? Pod jakim numerem? 224. Dziękuję. Panowie, to czekamy tylko na Burasa. Teraz w tym momencie, tak? Déjà Vu. Zawsze tu wrócisz.
jesteś w końcu. Słuchaj, Buras, niedobrze jest. A oni co tu robią? Twój stary potrącił rowerzystę. Musimy o tym porozmawiać, chodź. Zapraszam. A oni? Oni są ze mną, Rafał. Chodź. Poczekaj chwilę. No dobra. Zostaw. Ej, już. Wypadł, wszyscy. Zabika. Jezu, to wszystko już było. Podwójnego zabójstwa Jarosława i Romualda Sokołowskich. Zrozumiałeś? Czy ty to zrozumiałeś? Halo! Wstajesz! Powiedziałem, wstajesz. Dałeś mi przyzwolenie na to! Wstajesz, nigdy ci nie dawałem. Zabiłeś naszych policjantów. Zabiłeś naszych. Chłopaki, wjeżdżać! Zabierać starego! Wstajesz! Wstajesz! Dobra. To wszystko. Cieszy się? I zobacz jeszcze, kto wrócił do resortu. No popatrz. Dzięki tobie. Cuda się czasem zdarzają, trzeba mieć wiarę. Mamy taki problem, że zajebałem bratków, rozumiesz? Dwóch chuj już nie żyje. Jacek. Gleba, kurwa leży! Chodź mi, patrz się na Glebę. Rozumiesz? Dalej. Kuźbo. Bierzmy. Spakować. Media już czekają. To wszystko moje! Osiem, acht. Thank you.
8. Antwerpskie wstępne sim. 8, 8, 8. Ach, antwerpskie wstępne sim. 8, 8, 8. Pozdrawiam! Dzieci, piłeczka, piłeczka! Dobra, lipa mamy. Dobra, mamy to, słuchajcie.